W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach polecamy zmarłych księży, którzy pracowali i pochodzili z naszej parafii. Księdza Eugeniusza Kępistego, księdza Jana Zarębę, księdza Jana Włoczkowskiego, księdza Jerzego Dąbrowskiego, księdza Stanisława Raczkowskiego, księdza Jana Degowskiego, księdza Wojciecha Różanowskiego, księdza Stanisława Muszyńskiego, księdza Jana Skorupskiego, księdza Kazimierza Gwiazdę, zmarłych organistów kościelnych, członków asysty parafialnej Kół Żywego Różańca, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Sobowa, módlmy się za Jerzego Płoskiego, Lucynę i Zygmunta Gęsickich, Magdalenę Szplitgejber, Irenę Andrzeja i Stefana Lewandowskich, Sabinę i Leona Koksińskich, Dziadków Kieszkowskich, Helenę i Zenona Kwiatkowskich, Janinę i Józefa Młotkowskich, Reginę Śniegowską i jej rodziców, Wiesława Jamroziewicza, Andrzeja Czesława i Lucjana Kosztownych, rodziców Genowefę i Stanisława Zielińskich, siostrę Stanisławę Zielińską, Krzysztofa i Wiesława Chyżyńskich, Marię Kamińską, rodziców Kamińskich, całą rodzinę Chmielewskich, Józefa Mariana i Jerzego Śniegowskich, Janinę i Józefa Kisielewskich, Kazimierza, Janinę i Konstancję Barskich, rodziców Teresę i Czesława Wyszyńskich, Lucynę i Romana Dąbkowskich, dziadków Sadowskich i Wyszyńskich, Zofię Młotkowską. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Módlmy się za Józefa, Lucynę i Zdzisława Bobrowicz, Genowefę Zielińską, rodziców Zielińskich i Żurańskich, Annę i Lucjana Nowak, Jana i Barbarę Majewskich, Halinę Sikorską, Wiesława Cieślińskiego, Edwina i Halinę Maliszewskich, Annę Maliszewską, Wacława Saramach, rodziców Stefanie i Stanisława Siecińskich, Krystynę i Klemensa Gretkowskich, rodziców Irenę i Leonarda Góralskich, Leonarda Chrapkowskiego, Hieronima Błaszkiewicza, Marka i Eugeniusza Zielińskich, rodziców Wojciechowskich, Janusza Zaborowskiego i jego rodziców, rodziców Wyszyńskich, Mariannę, Klemensa i Wojciecha Baranowskich, całą rodzinę Dziarkowskich i Stasiaków, Danutę i Zygmunta Zielińskich, Janinę i Władysława Sikorskich, Jana i Halinę Majchrzak i ich rodziców, Wiesława Śmigielskiego, Zdzisława Kosztownego, Stanisławę Siecińską, Wandę Jankowską, Zofię Zygmunta i Jerzego Kowowrockich, Genowefę Kijanowską, rodziców Głąbickich i Kijanowskich, Hieronima Kijanowskiego, Stanisławę i Stefana Kalinowskich, Andrzeja Kalinowskiego, Wandę Górzyńską, Janinę Ignacego Górzyńskich, Stanisława Trzuskowskiego, Henrykę Trzuskowską i jej rodziców. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Z Michałkowa módlmy się za Halinę, Zygmunta, Romana i Kazimierza Czajkowskich, Mariannę i Józefa Różańskich, Stanisławę i Stanisława Czubakowskich, Stefanię i Leonarda Tomkiewicz, Czesławę i Mariannę Kacprowicz, Alojzego, Romana, Mirosława i Alicję Sobocińskich, Bronisława i Halinę Wyszyńskich, Henryka Majewskiego, Zygmunta, Mariannę i Wincentego Zbakowskich, całą rodzinę Obernikowicz, Władysława Wyszyńskiego, Jarosława Witkowskiego, Karolinę i Stefana Gajewskich, dziadków Gajewskich, Anetę Żebrowską, Halinę, Jana i Marka Witkowskich, Sabinę i Tadeusza Baranowskich, Marię Wandę Łupińską, Jadwigę i Czesława Sobocińskich, Zofię i Stanisława Krzysztoforskich, Stanisławę Sobocińską, Marię i Bogdana Raszkiewicz, Leona Pawłowskiego, całą rodzinę Pawłowskich, Tadeusza, Mariannę i Franciszka Gabarskich, Wiesławę Kwiatkowską, Stefana Ciarkowskiego, Grzegorza Czubakowskiego, Władysława Czubakowskiego, Teresę i Zenona Misior, rodziców Gabarskich,
całą rodzinę Majewskich i Michalskich, Władysława Wyszyńskiego, Feliksę Wyszyńską, Józefa, Henrykę i Piotra Brudnickich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Z Głuwiny módlmy się za Krystynę i Zdzisława Dąbrowskich, całą rodzinę Wojtonów, Ryszarda i Piotra Sadowskich, rodziców Ewę i Józefa Pawlikowskich, Grażynę i Tadeusza Gerwatowskich, Dariusza Filipiaka, Franciszka Gerwatowskiego i jego rodziców, rodziców Wróblewskich, Stanisławę i Franciszka Piskorskich, Danę Tomczyk, Mariannę i Zygmunta Maciakiewicz, Stefana Krzesiaka, Mariannę Złakowską, Czesława Potarskiego, Antoniego i Franciszkę Potarskich, Mariannę i Stanisława Woźniak, Sabinę i Karola Gerwatowskich, Waldemara Gerwatowskiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Módlmy się za Danutę i Leszka Małkowskich, Stanisławę Sadowską, całą rodzinę Lewandowskich, Maciakiewiczów i Tomczyków, Jolantę Gerwatowską, Kazimierza Gerwatowskiego i jego rodziców, rodziców Kowalskich, Roberta Ambroziaka, Sławomira Dużyńskiego, rodziców Ambroziaków i rodziców Dużyńskich, Andrzeja Bętlewskiego, rodziców i braci Sadowskich, dziadków Dużyńskich, Stanisława Krzeszewskiego, Barbarę i Stanisława Statkiewicz, Genowefę i Franciszka Statkiewicz i ich rodziców, Czesława i Lucynę Borkowskich, Helenę i Leonarda Kisielewskich, Jadwigę i Zenona Wyszyńskich, Zygmunta Gerwatowskiego, Zbigniewa Niedzielaka, całą rodzinę Niedzielaków i rodziców Kubickich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Z kamienicy módlmy się za Elżbietę Chojnacką, Jadwigę Chojnacką, Józefa Piwońskiego i jego rodziców, Kazimierza Kurpińskiego, Teresę Kwapińską, Franciszka, Stanisławę i Zofię Orankiewicz, rodziców Krzyżanowskich i Bętlewskich, Edwarda Wyszyńskiego, Aleksandrę Wyszyńską, Józefa Rogackiego, Jana Wyszyńskiego, Honoratę Ryczkowską, Władysława i Mariannę Mulczyńskich, Mariannę Stanisławę i Franciszka Chlebowskich, Józefa i Cezarego Narożnych, Bronisławę i Władysława Widak, rodziców Jagielskich, rodziców Radwańskich, rodziców chrzestnych Lucynę i Jana, braci Ignacego i Adama Jagielskich, dziadków Różańskich i Jagielskich, męża Tadeusza Radwańskiego, syna Stanisława Radwańskiego, Teklę i Antoninę Różańskie, dusze w czyściu cierpiące, Andrzeja Kołodziejskiego i jego rodziców, Mariana Wyszyńskiego i jego rodziców, całą rodzinę Słupińskich, Józefa Kowalskiego, Andrzeja Kalinowskiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Ze Strubczewa módlmy się za Jana Matlęga, Irenę, Henryka i Jana Matlęga, całą rodzinę Strubczewskich i Sierakowskich, Józefa Rycharskiego i jego rodziców, rodziców Pilewskich, całą rodzinę Ręczkowskich, Janinę Jasztak, Mariusza Wojciechowskiego, Beatę Kuroń, Piotra Dudzic, Anastazję i Ryszarda Górzyńskich i ich rodziców, Teresę i Władysława Pilarczyk, Jadwigę Siecińską, Karola Ręczkowskiego, Łukasza Kilinowskiego, rodziców Kowalskich, Lucynę i Seweryna Białoskórskich, Jacka Dzięgielewskiego, Józefa i Jadwigę Golaczyńskich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Z Popowa i Różkowa modlimy się za Henryka Mieczysława i Kazimierza Umińskich, Genowefę Stanisława, Grzegorza i Tadeusza Matusiak, Bogdana Smykowskiego i jego rodziców Izydora i Genowefę Wałęsów, Stefana i Konstancję Czachorowskich, Wacławę i Stanisława Lewandowskich i ich rodziców i syna Bogdana, Zdzisławę Kisielewską i jej rodziców Benedykta Kisielewskiego, Stefana, Mariannę i Jana Wałęsów, Sabinę i Jana Dęst, Stanisławę i Ludwika Rogarskich, rodziców Podolskich i Karola Maciakiewicza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Alleluja.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej polecamy Panu Bogu świętej pamięci rodziców Władysława i Bronisława Lidak oraz męża Stanisława Ziemińskiego. Prosimy dla zmarłych o radość nieba. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii w większości w naszych domach. Włączamy się w tę modlitwę, będąc duchowo w świątyni przy Jezusie i prosząc Go o potrzebne siły i łaski dla nas wszystkich w tym trudnym czasie. Pamiętamy, że jednoczy nas to, kim my jesteśmy. Ludźmi, którzy są skierowani dla siebie, do siebie, z miłością, z otwartością i życzliwością. Dzisiaj niedziela biblijna i rozpoczyna się w Kościele tydzień biblijny. Będziemy chcieli i starali się ten czas, który może w dużej części też mamy więcej czasu wolnego niż zwykle przeznaczyć na poznanie Słowa Bożego, na czytanie Pisma Świętego. Niech Duch Święty nas prowadzi. Na początku przeprośmy za swoje grzechy, by godnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych,
z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo i łaska Pana wieki. Nie bojcie się Pana z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa,
jego baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachyli. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Wysłuchajmy dzisiaj słowa przeznaczonego na niedzielę biblijną.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. W czasie każdej mszy świętej po przeistoczeniu chleba w ciało pańskie, a wina w krew Pana Jezusa, kapłan zwracając się do uczestników liturgii wypowiada słowa: oto wielka tajemnica wiary. Zaiste, nie chodzi tu o jakąś rzecz tajemną, ale o misterium. W języku łacińskim to słowa misterium fidei, czyli misterium wiary. A gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym wielkim misterium wiary, nasuwają się dwa pytania. Pierwsze dotyczy samego misterium. O jakim misterium jest tu mowa? Drugie dotyczy wiary, która wprowadza w to misterium. Liturgia trzeciej niedzieli wielkanocnej pozwala nam wniknąć głębiej w sens tej aklamacji, którą w duchu wdzięczności wypowiadają, a najczęściej śpiewają uczestnicy każdej Eucharystii. O jakim misterium, które uobecnia się na ołtarzu, jest tu mowa? Jaka wiara w nie wprowadza, czyli pozwala w nim uczestniczyć? Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, ofiary usprawiedliwiającej i wyzwalającej. W czasie ostatniej wieczerzy sam Jezus podał swoim uczniom chleb, o którym powiedział: to jest moje ciało za was wydane. Ciało wydane za was to sam Jezus, który najpierw w wieczerniku, a następnie w ogrodzie oliwnym i na ołtarzu krzyża składa samego siebie w ofierze za grzechy ludzi. Ofiara ta została przyjęta przez Ojca, który w odpowiedzi wskrzesił go z martwych. W konsekrowanym chlebie ukryte jest całe misterium, wydarzenie zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W nim dokonuje się przemienienie, czyli usprawiedliwienie grzeszników. Ci, którzy w nim uczestniczą, stykają się z nim i doznają przemienienia. Załamani i zalęknieni losem grzeszników, jak uczniowie uciekający z Jerozolimy do Emaus, stają się nowymi ludźmi, odrodzonymi, odważnymi i radosnymi. O takiej przemianie mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały, zaproszony przez Kleofasa i drugiego uczta na wieczerzę, wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali 11 zebranych, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Z przerażonych, poróżnionych między sobą i zrezygnowanych stali się świadkami Jezusa żyjącego. To on sam dał im poznać, czyli doświadczyć swojej nowej obecności, radującej serca oczyszczone z grzechów. To samo misterium męki, śmierci i zmartwychwstania zawiera się w winie, które stało się krwią Pana. I tak samo odsłania się ono przed tymi, którzy ją piją. Ofiara krwi, która uwalnia nas z niewoli grzechów i wprowadza synowską więź z Ojcem, możliwą dzięki zjednoczeniu z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusem. Zapewnia nas o tym dzisiaj święty Piotr. Wiecie przecież, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez skazy. W zbawcze misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana wprowadza nas wiara. I to taka wiara, która w istotny sposób różni się od przekonania, że prawdopodobnie istnieje ktoś większy niż człowiek, jakaś istota najwyższa,
czyli jakiś system reguł, które wszystkim rządzą. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam tę wiarę, która otwiera oczy na realną obecność ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana pod postacią chleba i wina. Uczniowie uciekający do Emaus wierzyli nawet, że istnieje jedyny Bóg, ale dopiero słowa Pisma, które objaśniał im tajemniczy wędrowiec, rozpaliły w ich sercach ogień, otwierający swym blaskiem oczy tak, że mogli w nim rozpoznać żyjącego Pana. Rozpoznali Go w ustanowionym przez Niego samego w wieczerniku geście łamania chleba, który powtórzył dla nich po swoim zmartwychwstaniu. To wiara, która wyrasta z rozważnego Słowa Bożego i zawartego w księgach prorockich i w psalmach, wprowadziła Piotra w misterium męki i śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wcześniej wprawdzie słuchał zapowiedzi Jezusa ziemskiego dotyczących tego misterium, ale nie rozważał, nie brał na serio. A nawet negował je swoim ziemskim rozumowaniem obliczonym na spektakularne zwycięstwo Mesjasza, gdy mówił: nigdy nie przyjdzie to na ciebie. To przyziemne, zamknięte w słowo Jezusa rozumowanie oddalało Piotra od udziału w zbawczym misterium. Najpierw sam Jezus, chcąc go ostrzec, musiał mu powiedzieć: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. A gdy nadszedł czas męki, śmierci i zmartwychwstania, jak pamiętamy, Piotr wyparł się Jezusa i zatrzymał w drodze naśladowania go na dziedzińcu arcykapłana. Dopiero Maria Magdalena i uczeń umiłowany wyprowadzili go swoją wiarą z tego bezruchu duchowego. Wiara Marii Magdaleny, wiara Jana, która wciąż żyła słowami Jezusa, wprowadziła również Piotra w misterium chwalebnej męki, śmierci i zmartwychwstania. Piotr dzięki tej wierze, którą rozpaliło w nim na nowo Słowo Boże głoszone przez proroków, przez Dawida, przez samego Jezusa, staje odważnie na placu w Jerozolimie, aby innych wprowadzać w misterium zbawienia. Słyszymy, jak przemawia do tych, którzy rękami bezbożnych Rzymian ukrzyżowali Jezusa, bo mówi: bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid jako prorok widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. W Boże Narodzenie mogliśmy poznać w wiadomościach telewizyjnych historię przemiany Grzegorza Czerkwickiego. Główną rolę odegrało w niej Pismo Święte, które doprowadziło go do wiary w misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przemiana ta i zjednoczenie przez wiarę z żyjącym Jezusem dokonała się w roku 2015. Życie pełne łamania prawa z powodu biedy i alkoholizmu obojga rodziców doprowadziło go do całkowitego zagubienia, bezdomności i próby samobójczej. Do więzienia trafił w wieku 18 lat. 12 lat spędził w zakładzie karnym, a w swoim wyznaniu mówi: kolega z celi polecił mi kiedyś Pismo Święte. Na początku się opierałem. Mówiłem, że różaniec mnie parzy, a Kościół to samo zło. Miałem żal do Pana Boga, że nie pomógł mi w dzieciństwie, jak chodziłem głodny, jak nie miałem się w czym wykąpać czy w co ubrać. Ale w końcu zabrałem się za czytanie. Pochłonął mnie szczególnie Nowy Testament. Zainteresował mnie Jezus Chrystus. Zacząłem zgłębiać Jego życie, jak uzdrawiał. Na początku to wyśmiewałem, później sam zacząłem się modlić o uzdrowienie, że jeśli jest, to niech zabierze ode mnie wszystkie nałogi.
i ku zdziwieniu wszystkich tak też się stało. Coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać i z dnia na dzień rzuciłem palenie, nie chciałem pić alkoholu, nie ciągnęło mnie do narkotyków. Po wyjściu na wolność codziennie chodziłem na Eucharystię, umacniała mnie. Rozmawiałem z bezdomnymi, pomagałem im. Teraz widzę, że opatrzność cały czas była przy mnie. Mówię innym, że nieważne gdzie jesteś, nawet z bagna jesteś w stanie wystawić głowę, bo zawsze jest nadzieja, ale trzeba się natrudzić, wyznał w rozmowie z dziennikarką Polskiego Radia. Zaczął całkowicie nowe życie, które jest doskonałym przykładem, że nie ma takiego dna, z którego nie można wyjść. Dziś trwa czwarty rok nowego życia byłego więźnia, który nie tylko wytrwał, ale wciąż idzie do przodu, rozwijając siebie i pomagając innym. Jest żywym przykładem na wszystko, że można żyć inaczej, dobrze, mając nawet koszmarnie trudne początki. Cała przemiana zaczęła się od tego, czego dokonało w jego duszy Słowo Boże. Rozpaliło w nim ogień wiary w Jezusa, żyjącego Pana, który jest dla nas obecny w Eucharystii. I to z całym swoim misterium. Misterium chwalebnego życia, śmierci i zmartwychwstania. Amen. Złóżmy teraz wyznanie tej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Na pielgrzymim szlaku życia prośmy Pana Boga o dar obecności Jego Syna przy nas, abyśmy szli właściwą drogą ku świętości. Ojcze posyłający Jezusa do Kościoła, daj wspólnocie ochrzczonych nieustannie odczuwać Jego życiodajną obecność i czynić wszystko ze względu na Niego. Ciebie prosimy. Ojcze, posyłaj Jezusa do państw, ludów i narodów. Daj cenny dar pokoju i wzajemnego poszanowania. Ciebie prosimy. Ojcze, posyłający Jezusa jako odwieczną mądrość, daj biblistom, teologom i badaczom Pisma Świętego zdolność odnajdywania w nim żywego Zbawiciela i umiejętność przekazywania prawdy o nim. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa, poślij Go do chorych i cierpiących, aby uzyskali łaskę zdrowia. Daj też siły tym, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy. Panie Boże, oddal od nas wszystkich ludzi na całym świecie,
epidemię koronawirusa. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa, mającego życie w sobie, daj zmarłym świętej pamięci rodzicom Władysławowi i Bronisławie Lidach i mężowi Stanisławowi Ziemińskiemu szczególnie spotkać Twojego zmartwychwstałego Syna, który wprowadzi ich do wiecznej chwały nieba. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa do każdego z nas, pomóż nam rozpoznawać Go w słowach Pisma Świętego i w sakramencie eucharystycznej obecności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, zawierzamy Ci nasze prośby. Chcemy nieustannie przebywać w towarzystwie Twojego Syna, który rozpala nasze serca miłością. Bądź uwielbiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu teraz i na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże,
źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem, biskupami Romanem i Mirosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Władysławie, Bronisławie, Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Modlimy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Dzisiaj trzecia niedziela po Wielkanocy rozpoczynamy tydzień biblijny pod hasłem Kto we mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego. Postarajmy się w tym tygodniu zajrzeć do Pisma Świętego. Mamy troszkę więcej czasu przeczytać choćby jeden rozdział czy jedną księgę, żeby to Słowo Boże w naszych sercach mogło zamieszkać. W piątek 1 maja zaczynamy miesiąc maryjny, nabożeństwa majowe.
kościele po mszy świętej o godzinie 17 będziemy śpiewali litanię loretańską. Zachęcam do odmawiania litanii do Matki Bożej w domach. W sobotę 2 maja liturgiczna uroczystość Matki Bożej Królowej Polski przeniesione z niedzieli, ponieważ w niedzielę jest 3 maja. Dlatego w sobotę msze święte będą o godzinie 10 i 17. Ta msza święta o 10 będzie transmitowana przez internet. A w przyszłą niedzielę msze święte normalnie o 9 i 11.30 transmitowane. Pamiętajmy o modlitwach w intencji ustania epidemii, jak też w modlitwach o deszcz. Przewodniczący Episkopatu Polski zachęca do tej modlitwy. My jako parafia rolnicza wiemy, jak bardzo potrzeba deszczu polom, uprawom, które tego deszczu potrzebują, aby mogły wzrastać i wydały plon. W tym tygodniu, pierwszy piątek miesiąca, będziemy modlić się również do serca Pana Jezusa i pierwsza sobota miesiąca polecamy się Matce Bożej w modlitwie różańcowej. Według tych nowych przepisów podałem wcześniej, że w naszym kościele może być 10 osób, ale większość księży interpretuje te przepisy jako jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni całego kościoła. W związku z tym przeliczyłem to i w naszym kościele według tych przepisów może być 25 osób, więc już trochę więcej. Ustają te zaostrzenia, które były do tej pory. Oczywiście w niedzielę tych osób może być też 25 osób na mszy świętej. Może będzie trudno, ale może ktoś by miał pragnienie być w kościele, rozpoczynać maj. Może na nabożeństwa majowe w tygodniu na mszę świętą o 17 przychodzą zazwyczaj zamawiający. Może właśnie będzie okazja przyjechać na mszę świętą w tygodniu i zostać na nabożeństwie majowym. Zmarł świętej pamięci Tadeusz Paprocki ze Strubczewa. Jego pogrzeb będzie jutro o godzinie 11. Polećmy go miłosierdziu Bożemu. W jego intencji wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Intencje mszy świętych na ten tydzień. Jutro o 17 msza święta gregoriańska z Elżbietą Baranowską. We wtorek o 17 msza gregoriańska, o 17.30 za Józefa Dzięgielewskiego. W środę o 17 za Czesława Potalskiego, 17.30 za Elżbietę Baranowską. W czwartek o 17 za Piotra Linowskiego, o 17.30 msza gregoriańska. W piątek o 16.30 msza gregoriańska, o 17 za rodziców Anny i Józefa Jagielskich. W sobotę o 10 msza gregoriańska, o 17 msza w rocznicę 18 urodzin Rafała Czubakowskiego o potrzebne łaski. I w przyszłą niedzielę o 9 za Krystynę i Zdzisława Dąbrowskich oraz Grzegorza Grabarczyka i o 11.30 msza gregoriańska. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Ponawiam hasło, zostańmy w domach i trzymajmy się z dala od koronawirusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.